Telewizja w Polsce.pl, kolejna część programu. Edyta Hołdyńska i w naszym studiu Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Witam serdecznie. Witam. Panie prezesie, mamy dobrą wiadomość, którą możemy przekazać naszym widzom. Jest szansa. Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego opowiedziała się mianowicie za tym, aby przewoźnicy drogowi w transporcie międzynarodowym nie byli objęci dyrektywą o pracownikach delegowanych. To jest dobra informacja dla naszych firm transportowych, jednych zresztą z najlepszych w Europie. No, najlepszym tutaj Polacy z, od zera, bez kapitałów, bez know-how, bez jakichś wieloletnich doświadczeń logistycznych, łańcuchów dostaw i tak dalej, i tak dalej. Stworzyliśmy potęgę transportową w Europie, którą próbowano wyeliminować metodami prawnymi i administracyjnymi z rynku. No, to się nie do końca udało, chociaż bez nawet tej dyrektywy, no, szczególnie Francuzi, no, stosują takie chwyty, no, dość mocno poniżej pasa. I w dużej mierze ograniczyli ten polski transport we Francji. Właśnie, już dziś mówi się o tych ciężarówkach, które stoją pod francuską granicą, bo mają wiele utrudnień. Mają bardzo wiele utrudnień. Wielu przewoźników polskich zdecydowało się w ten sposób, że po prostu odczepiają na granicy ciągnik i podjeżdża francuski, który wiezie to dalej. To są metody, no, takie nielegalne w sumie, no, ale są stosowane. No, Francuzi, jeżeli nie są w stanie protekcjonistycznie jakoś chronić czy nie dopuszczać naszych firm na swój rynek, no to stosują metody tego typu, albo znamy też przypadek firmy, która dostarczała polskiej, która dostarczała żywność do wielkiej sieci francuskiej, i żeby ją wyeliminować, no to stwierdzono, że dostali donosy, że to jest zatrute. Aha. Rok kontrola trwała i badanie próbek, no oczywiście ta firma wypadła z rynku. Więc takie metody też w Unii Europejskiej się stosuje. To na ile dobrą wiadomością jest ta wiadomość, którą przekazujemy teraz, czyli to wyjęcie spod tej dyrektywy firm transportowych? Znaczy, no bo o tyle, że no nie wszystkie kraje są aż tak brutalne, to po pierwsze. Nie będzie tego można robić też legalnie, czyli będą musieli łamać czy naginać prawo europejskie i zawsze można to w różnego rodzaju rzeczach użyć. Natomiast no, polscy kierowcy będą mogli konkurować z kierowcami i firmami przewozowymi z innych krajów. No, my, polscy przedsiębiorcy, no, są osobami racjonalnymi i konkurują tym, czym mogą realnie konkurować. A gdzie realnie mogą konkurować? To jest pytanie. Czy w Unii Europejskiej jesteśmy równi na tym rynku? Znaczy, próbuje nas się ograniczać albo eliminować, ale w wielu przypadkach już się nie da. Na przykład jestem głęboko przekonany, że Niemcy za daleko zabrnęli i z takiej pozycji mocno dominującej stali się współzależni od nas. Jesteśmy ich największym zapleczem produkcyjnym i Polska sobie bez Niemców nie poradzi dzisiaj gospodarczo, ale Niemcy bez Polski już też. Też wiele rynków zdobywamy, nie mając w ogóle kapitału. Odwiedził mnie ostatnio jakiś pisarz norweski. Wspaniale. Tak, porozmawiać. I rozmawiał ze mną o rynku budowlanym, bo on jest stolarzem. Ale po angielsku. On jest stolarzem. A tu, znaczy, on akurat po polsku nie mówi, natomiast powiedział mi, że językiem sektora budowlanego w Norwegii jest język polski. Aha. Napisy są w sklepach budowlanych po norwesku i po polsku. I jak przyjeżdżają Turcy czy Portugalczycy czy Grecy do pracy w Norwegii, to oni się nie uczą norweskiego, bo on jest dla nich nieprzydatny, tylko uczą się polskiego, bo tak muszą się porozumiewać ze swoimi majstrami i kierownikami. Więc różnego rodzaju te branże dominujemy. Polacy są najliczniejszą grupą w Norwegii i ten sektor, ten budowlany, zdominowali. No tam już też chyba trochę jest za późno, żeby cokolwiek z tym zrobić. Czyli już nie będzie dyrektywy kolejnej o pracownikach budowlanych w Norwegii? No, jeżeli to przekroczy pewną masę krytyczną, no to zaczyna być bardzo groźne też dla rynku wewnętrznego, dla stabilności tego rynku. No i my wchodzimy w takie dziedziny, w których jakby no, możemy konkurować. No wiadomo, że Polska nie będzie konkurowała z Niemcami, nie wiem, w silnikach diesla, no bo oni je robią tyle lat. Mają w tym tyle doświadczenia, ale we wszelkich nowych dziedzinach, a ich jest sporo,
Czy w dziedzinach, gdzie mamy, tak, możemy wytworzyć realne przewagi konkurencyjne, no to dajemy radę, tak, mimo tej olbrzymiej kuli u nogi, jaką jest ta przerwa w ciągłości z powodu 50 lat komunizmu, tak, i tak, wszelkich innych nieszczęść. No właśnie, kolejna kwestia jest taka, to znaczy to kwestia jest ta sama, ale głosowanie w sprawie tej właśnie dyrektywy, właśnie w sprawie pracowników delegowanych, no i pamiętamy wszyscy tę kuriozalną sytuację, kiedy europarlamentarzyści z ramienia Platformy Obywatelskiej zagłosowali przeciwko tym polskim firmom, przeciwko naszemu interesowi gospodarczemu, potem tłumacząc się pomyłką. Jak rozumiem, ta kwestia, to głosowanie i tak no już jest za nami, bo mamy kolejną sprawę, czyli wyjęcie tej właśnie sprawy spod tej dyrektywy. Znaczy, no, samo głosowanie ich za, że oni się po tym pomylili, jest dość kuriozalne. No, to trudno nawet jakoś komentować. Na przykład, no, gdyby oni głosowali inaczej, też by to niczego nie zmieniło, tak? Jakby przegraliśmy tutaj z Francuzami, ale dobrze, że tutaj chociaż wygraliśmy. Myślę, że to tutaj pomogło szereg działań polskiego rządu. My bardzo ostro też działaliśmy, rozmawialiśmy z różnymi związkami tam w Brukseli, ale kluczowe jednak było to stanowisko Niemców i myślę, że na rządzie niemieckim tutaj przemysł i biznes wymusił takie stanowisko, jakie w końcu Niemcy zajęli, no z tego powodu, że temu biznesowi niemieckiemu też jest potrzebny dobry, rzetelny i relatywnie tani transport, tak? No to też jest ich na liście ich potrzeb, więc tutaj oni się zachowują racjonalnie wobec swojego interesu, a przy okazji mamy tutaj wspólny interes. Polska musi się nauczyć budować tego typu koalicję tam w Brukseli. I można się nie zgadzać z kimś w 99 sprawach, ale jak w tej jednej się zgadzam, to trzeba działać razem. No oni mają dużo bardzo większe doświadczenie i mają dużo więcej funduszy też na te różne działania lobbyingowe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no my musimy po prostu zamiast się oburzać tam i pisać na Twitterze jakieś straszne tweety, no to zacząć tam po prostu realnie się bić, no i realnie lobbować, zawierać koalicje w tych warunkach, jakie tam... No a kto powinien tam to zrobić? No powinien zrobić to rząd, no Francja czy Niemcy, bo sprawdzaliśmy to, czy Wielka Brytania wydają na tego typu działania około miliarda rocznie. Nie wiem, ile Polska wydaje, ale myślę, że też sporo, tylko że to jest te fundusze są porozszczepiane po jakichś różnych miejscach i nie są efektywnie wykorzystane. Nie wiem, jak jest teraz, ale jak kiedyś tam, co prawda jeszcze za Platformy, co tylko raz mnie zaprosili, potem już mnie nie zapraszali na jakieś posiedzenie dotyczące tam promocji polskiej turystyki, gdzie jak ja zobaczyłem ten bilans, no to przyszedłem na to spotkanie i powiedziałem, że tę organizację trzeba natychmiast rozwiązać, bo oni mają tylko pieniądze na siedziby i przeloty, więc na żadną pensję, tak, na żadną realną działalność. No to jeżeli w ten sposób marnotrawimy pieniądze, no to nic z tego nie będzie, powinno... Mało kto wie na przykład. A czy teraz mamy podobne organizacje, które realnie coś robią? Słabo to wygląda. W tych krajach takich, no bo się trzeba uczyć od tych, którzy to robią dobrze, tak? Czyli myślę tutaj o Brytyjczykach, o Niemcach, o Francuzach. Oni mają to w dużej mierze scentralizowane. Mało kto wie, ale Niemcy zlikwidowali, po zjednoczeniu Niemiec zlikwidowali chyba tylko kilka ambasad NRD. We wszystkich innych otworzyli ośrodki Goethego, które jakby koordynują te ich działania, takiej miękkiej siły i lobbyingów i różnych tam innych rzeczy. I mają taką strukturę scentralizowaną, która ona jest centralizowana na górze, na dole jest rozproszona, ale to dość sprawnie działa. Wydaje mi się, że rząd polski, nawet ogłosiliśmy taki projekt agencji polskiej, żeby coś takiego powołać i tam skoncentrować te fundusze i je w ten sposób wydawać. No i bez tego będziemy w Brukseli przegrywać albo nie wygrywać tego, co można, bo trzeba pamiętać, że poza tymi pięknymi frazesami europejskimi, które Europa Zachodnia doszła do perfekcji w ich używaniu, tam trwa brutalna walka o interesy narodowe. No i taka jest prawda. No, jak ktoś tego nie widzi, no to albo nie chce tego widzieć, albo jest zaślepiony ideologicznie, albo
albo coś, no, no tak jest. No, ja nie chcę tego wartościować, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Czyli to nie jest taka Europa, która dąży do pięknej wspólnoty i dobra wszystkich narodów członkowskich. Dąży do zaspokajania swoich interesów narodowych. No, no i pewnie tak jest, no, kraje, narody między sobą konkurują, no. Dobrze, wydaje mi się, że dobrze jest, jeżeli konkurują ze sobą gospodarczą, czy w piłkę kopaną, a nie w podżynaniu sobie gardeł, no, to jest... Och, no, to z pewnością. Panie prezesie, a mamy jeszcze jedną kwestię taką powiązaną z tym tematem, no bo mówiliśmy o tym, że Polacy wiodą prym w niektórych branżach, z kolei na obcych lądach, można tak to powiedzieć, co sprawia, że tutaj mamy luki na rynku pracy, no między innymi jeśli chodzi o budownictwo, ale też te prace sezonowe, powiedzmy tak, mówiło się, że przez 500+, na ile to prawda, to już kolejna kwestia. No właśnie, ale rząd planuje te luki wypełniać przybyszami ze wschodniej granicy, Ukraina głównie, ale także ostatnio informacja, Wietnamczycy, Filipińczycy. O Filipińczykach trudno mi coś powiedzieć, jak oni się tutaj sprawdzą, ale Wietnamczycy nam się bardzo dobrze sprawdzili. Podobno Filipińczyków jest kilka tysięcy na naszym polskim rynku. Nie mam takiej wiedzy. Natomiast, no Wietnamczycy się znakomicie sprawdzają w Polsce. Pracują, nie popełniają przestępstw. No tam ta Wulka Kosowska to no, tutaj, trochę innego. No, to jest taki folklor, można powiedzieć. Ale tak, normalnie tu w Warszawie oni się świetnie zaklimatyzowali. Pytanie, czy nie powinniśmy raczej ściągać z powrotem tych z zachodu? No pytanie, czy oni wrócą. No, znaczy, ci, którzy mają dzieci w szkole, w wieku szkolnym, to nie wrócą. To raczej ewentualnie, jak te dzieci wyjdą od nich z domu, to wtedy być może to rozważą. Zależy od zmian sytuacji gospodarczej. Oni, proszę pamiętać, że wyjeżdżali ludzie z małych miast. I oni wyjeżdżali nie tyle z Polski do Anglii, co z małego miasta rozważali, czy wyjechać do Wrocławia, Krakowa, Warszawy, czy do jakiegoś Londynu, czy tam. I porównywali dwie rzeczy. No płace, a wiadomo, że jak człowiek młody, no to zaczyna, to ma te najniższe płace. No i my u nas mamy no, drastyczne opodatkowanie tych najniższych wynagrodzeń. Tam od 3,5 tysiąca złotych, w Wielkiej Brytanii od 60 tysięcy, tak? No więc to. I drugie, ile muszą z tej pensji zapłacić za mieszkanie, za wynajem mieszkania. I oni te parametry głównie porównywali i Warszawa, Wrocław czy Katowice przegrywały tą konkurencję z miastami angielskimi, szkockimi i tak dalej. Sytuacja mocno się zmieniła? Znaczy, no Polacy się bogacą, tak? Polacy się bogacą, jest duża presja płacowa, pensje rosną. Pewnie nie no, tak ale jakby, nie, aż tak, no właśnie. Pewnie nie tak, jakby wszyscy chcieli. Nadal byśmy tę konkurencję przegrali. Znaczy, tu trzeba porównywać jednak ten parytet siły nabywczej, no bo w tych takich tak zwanych międzynarodowych dolarach, no to my już więcej zarabiamy jak Grecy, a za chwilę będziemy więcej zarabiać jak Portugalczycy, a w 2025-2027 możemy zarabiać więcej jak Włosi, jeżeli obecna dynamika płac i rozwoju gospodarczego się utrzyma. To co prawda mało prawdopodobne, ale to może w dwie strony pójść, może to być wcześniej również, albo później. Także polska gospodarka się rozwija, nie wrócą ci, co mają dzieci w wieku szkolnym, bo ja to przećwiczyłem jako emigrant w Ameryce i widziałem, że wrócili ci, którzy nie mieli dzieci właśnie. Znaczy mieli dzieci, ale... No tak, bo już rodzi się dziecko, są inne priorytety, czy dziecko ma nie się wychować nie, 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 tu, czy tam. Dziecko jeszcze jak takie, tam lata sobie do szkoły, jak nie pójdzie, to jeszcze. Okay. Gorzej jak pójdzie do szkoły. I tutaj ta polityka imigracyjna, jeżeli ją mamy mieć, ja znam ją z przecieków, nie ma jakichś oficjalnych dokumentów, ale z przecieków to wygląda bardzo dobrze, tak? Bo jeżeli w jakiejś tam mierze skopiujemy ten system amerykański, będziemy no, umiejętnie wachlować tymi kwotami, tyle ile nam jest potrzebne i to w umiejętny sposób wpuszczać, no bo nie można absolutnie dopuścić do jakiejś historii, na którą sobie pozwoliły, nie wiem z jakich powodów Niemcy, że nie kontrolują ile i kto do nich wjeżdża. No, to jest w ogóle absurd, tak jakby państwo nie istniało, tak? Więc my musimy... Czyli w ten sposób, ale kontrolując tę sytuację, kontrolując przepływ imigrantów. Z całą pewnością. Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, bardzo dziękuję. Dziękuję również państwu za uwagę w tej części naszego programu. Za chwilę wracamy, kolejny gość, kolejna rozmowa.